I teraz jeszcze taki jeden teścik, co się stanie, kiedy rzucimy zapaloną zapałkę. No i oczywiście to nie jest tak, że to jest w ogóle niepalne, tak, ale mnie bardziej chodziło, ja miałem taką obawę, że to mi się, jakby na przykład będę spał na tym gdzieś tam, czy pod tak zaimpregnowanym materiałem, to mogę spłonąć. Mam taką schizę, tak, żeby coś mi się nie stało. Natomiast widać, że ten impregnat się tutaj wypala, ale nie zajmuje się, nie podtrzymuje to płomienia. Jeszcze jedna próba. Możemy nawet kilkoma zapałkami naraz rzucić, tak żeby było jakaś taka... Nie, że zobaczcie, że zapałka owszem się pali i coś tam w ogóle się z tym dzieje, tak? Ale zrobimy takie małe ognisko tutaj. A, gaśnie. Ale może się dalej będzie paliło. O, teraz się tutaj troszeczkę może rozpali. Testy na panelach w pokoju. Dobra, i teraz zobaczymy chwilkę, jak to tam, co to tam nam się dzieje. Filmik może mało pasjonujący, tak, ale... Ale powiedzmy, że staramy się zasymulować sytuacje, które są mało prawdopodobne, niemniej jednak mogą się wydarzyć. Tak to wygląda. Testowa płachta. Zobaczymy po tym, jak sobie będzie radziła z wilgocią. Mini baba obok bawi się krzesiwem. No, pali się tutaj całe takie tam mini ognisko. No, zapałki się wypaliły same. Teraz zobaczymy, co jest pod spodem. To, co było przy pojedynczej zapałce, tu nawet jest jakiś tlą. No i to jest takie... To wypalenie takie standardowe, ale zobaczymy, co jest po drugiej stronie. Jak to wygląda po drugiej stronie. To jest to miejsce. No powiem tak, wynik eksperymentu moim zdaniem jest bardzo obiecujący. Panele żyją, nic im nie jest. I tutaj takie, ja mam wrażenie, że to po prostu jest stopiony ten impregnat. I on się jakby przedostał na drugą stronę. Więc no, może jest to kierunek, który należy przybrać. Czyli mówimy jeszcze raz tutaj o paście produkcji Czarka Romanowskiego. Na pewno można ją od niego kupić. Można Cezarego Romanowskiego złapać na grupie Bushcraft Poland, do czego zachęcam. Wynik eksperymentu moim zdaniem bardzo udany. Zobaczymy, jak dalej będą wyglądały dalsze eksperymenty z innymi rodzajami impregnatów. A teraz mini baba pokaże, jak krzesać iskry i zobaczymy, co nam się uda osiągnąć za pomocą wacika i podpalenia tych zapałek tutaj na płótnie. No jedziemy. Dobra, ja teraz niech to się pali tutaj. Ja to... No! Rzucimy zapałki. Robimy mały pożar w chacie. Taka obwódka się robi. Od spodu nic się nie dzieje. Teraz zobaczymy, może tutaj się coś zrobi ciekawego. Siedzimy i smrodzimy w domu. O, zajmuje się. Dołożymy do ogniska zapałeczki. No i powiedzcie, którzy rodzice pozwalają dziecku bawić się ogniem w domu?